Więc nawet jeżeli ten front w którym miejscu pęknie i nastąpi taki mocny, mocny ruch armii ukraińskiej w tył, to nadal nie da Rosji możliwości osiągnięcia w tym roku celów, które sobie zakłada. Tutaj przez moment byliśmy w XXI wieku, jeśli chodzi o szybkość wykrycia porażenia i skuteczność. Takich newsów o trafieniach cennego ukraińskiego sprzętu bądź infrastruktury, dowodzenia, rozpoznania czy nawet logistycznej, takich newsów może być niestety więcej. Czyli mamy stan wojny, mamy sytuację, gdzie Kijów mówi o sytuacji bardzo trudnej, chwilami dramatycznej i tak dalej, a mówimy o państwie, które dalej nie ogłosiło powszechnej mobilizacji. Ja wielokrotnie mówiłem, że strach jest odruchem, odwaga jest decyzją. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy, 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły w sprawie rabatów dla widzów Historii Realnej znajdziecie Państwo pod spodem. I przypominam, że w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl kupicie mnóstwo fajnych książek, ciekawych, między innymi Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem z autografami obu autorów. A moim i Państwa gościem jest pan pułkownik Piotr Lewandowski. Dzień dobry panie pułkowniku. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wiosna za oknami wreszcie panie pułkowniku. Nie wiem jak u pana, ale u mnie pełne słońce. U mnie też wiosennie. Piękna niedziela, bo drodzy państwo wyjaśniam, że nagrywamy kilka godzin przed premierą. Bardzo panu dziękuję panie pułkowniku, że zgodził się pan poświęcić podwójnie cenny czas niedzielny na rozmowę z Historią Realną w imieniu swoimi widzów. Ja już różne rzeczy panie pułkowniku komentowaliśmy w naszych rozmowach i nigdy nie sądziłem, że poproszę pana o komentarz do słów papieża, ale papież Franciszek, Ojciec Święty powiedział, że Ukraina musi mieć odwagę, aby sięgnąć po białą flagę i rozpocząć negocjacje z Rosją, bo jak stwierdził, jak nie idzie, no to trzeba przyjąć to do wiadomości i szukać innych sposobów na rozwiązanie problemu niż militarny. Wielkie oburzenie na świecie, jak pan to komentuje? Znaczy, no cóż, komentowanie słów papieża jest o tyle ryzykowne, że tutaj bardzo często nie mamy merytorycznej narracji, tylko kwestie autorytetu. Natomiast z perspektywy mojej, czysto wojskowej, tak? No, papież nie pierwszy raz komentuje konflikt na Ukrainie, stosując zasadę symetryzmu, czyli nie określa agresor, ofiara i no, jest to dyskutowane od samego początku. Z perspektywy mojej wojskowej, no to generalnie pozostaje ignorowanie tego tak naprawdę, bo wpływ tego jest żaden obecnie. Nie zmienia to zupełnie nic. Co najwyżej wspiera po części narrację rosyjską, zresztą no, papież miał większe wpadki, kiedy mówił o historii Rosji na przykład i wzorcach, na jakich Rosja powinna obecna bazować, prawda, co wpisywało się idealnie w narrację tego nowego rosyjskiego miru, więc porównując wcześniejsze wypowiedzi, ta w zasadzie można ją tam włożyć na półkę, tak, wypowiedzi papieża i nie sądzę, żeby historia to odnotowała. No. Panie pułkowniku, ja przepraszam, ale ja myślałem, że jak pan zaczął zdanie od komentowania słów papieża jest ryzykowne, myślałem, że ma pan na myśli dużo poważniejsze ryzyko.
Ale mówiąc poważnie, mi nie chodzi oczywiście o to, żeby się samego papieża tutaj jakoś rozliczać z tego, mówi co uważa, ale może ma rację. Może już nie chodzi o to, czy ma chody i jakieś informacje z góry, ale może po prostu rzeczywiście i to jakby sens tej wypowiedzi może jest warty do przedyskutowania, to znaczy może rzeczywiście przyszedł taki moment, że Ukraina już nie ma co szukać rozstrzygnięcia militarnego, no bo wojna idzie bardziej po myśli Rosji w ostatnich tygodniach i miesiącach, może to pora na negocjacje. Turcja zaproponowała właśnie, że jest gotowa zorganizować szczyt Rosja-Ukraina. Zełenski mógłby się spotkać z Putinem w Ankarze i skończyć tę wojnę. To znaczy pytanie, czy Rosja w ogóle chce spotkać się, bo ta narracja jest inna trochę, bo odchodząc od samej osoby papieża, a skupiając się na sytuacji militarnej i właśnie kwestii szczytu pokojowego, Ukraina widzi inne rozwiązanie, bo mówi o szczycie pokojowym, ale niekoniecznie w Turcji, a raczej z tego co pamiętam Zurych chyba i Szwajcaria, czyli raczej takie obszary mniej, bardziej oddalone od strefy działań, jeżeli chodzi o opcje polityczne. Natomiast najpierw warto zerknąć na Turcję. Turcja od początku konfliktu rozgrywa własną grę i stara się wygrywać interesy własne. Natomiast rzeczywiście, znaczy ja w zasadzie od początku konfliktu mówię, że on się finalnie i tak rozstrzygnie przy jakimś stole negocjacyjnym, pokojowym. Co prawda każda wojna tak się kończy, ale tu chodzi mi raczej o to, że obie strony w tej obecnie nie mają zdolności, żeby militarnie odnieść zwycięstwo, realizując swoje cele, czyli na chwilę obecną ani Ukraina nie jest w stanie. To trzeba sobie powiedzieć otwarcie, no, obecnie nie jest w stanie odbić terytoriów okupowanych, czyli wrócić do granic sprzed 2014 roku. I tej zdolności armii ukraińskiej niestety trzeba odmówić. Na pewno nie osiągnie jej w tym roku. Z kolei armia rosyjska również w tym roku nie będzie w stanie zrealizować swoich planów podboju de facto Ukrainy. Przyszły rok oczywiście zostaje pod znakiem zapytania, bo jest tyle czynników. Ja już wielokrotnie mówiłem, że mogę komentować, a nie wróżyć. Natomiast ważne jest, no bo już to przebrzmiało jak gdyby nawet u nas, panie redaktorze, że nie może być taka dramatyczna rozbieżność w obszarze strategii między zdolnościami militarnymi a celami politycznymi. W tej chwili obie strony mają założone takie cele, które chcą osiągnąć drogą militarną, które są nierealizowalne. Natomiast czy strony usiądą, czy powinny usiąść? No, powinny usiąść. Ja jestem żołnierzem, ale uważam, że wojna jest najstraszliwszą rzeczą, jaka może się narodowi, państwu przydarzyć, bo wojny nie toczą armie, tylko narody i państwa tak naprawdę. Więc myślę, że akurat co do samego pomysłu rozmów pokojowych, tak. Z tym, że tutaj jeszcze raz Rosja, Miedwiediew ostatnio przedstawiał jak gdyby takie cele rosyjskie i on bardzo często ma takie zupełnie kuriozalne wręcz wystąpienia, ale w tym wypadku chyba wpisywał się w taką oficjalną narrację Kremla. No ale on tam wspominał o tym, o zmianie rządu w Kijowie. No i Rosja gdzieś tam sięgała praktycznie Dniepru, no więc dla Ukrainy absolutnie nieakceptowalne nadal. Stąd no, obie strony nie mają punktów stycznych dalej. Więc ja jestem zwolennikiem, żeby tą wojnę kończyć. Natomiast tutaj obie strony musiałyby ustąpić, przy czym niestety, ale z perspektywy Ukrainy musiałaby być to utrata części terytoriów, na co Ukraina zgodzić nie chce się, trudno się im dziwić. Natomiast niestety życie jest brutalne i obecnie obie strony są dalej w krwawym pacie, przy czym przewagę ma obecnie Rosja. No właśnie, panie pułkowniku, zaskoczyło mnie to, co pan powiedział, że Rosja nie ma szans na jakieś również korzystne rozstrzygnięcia,
ponieważ wydawało mi się, że prezydent Francji, Emmanuel Macron, to jest człowiek, który wie, co mówi. I uwaga, zaczęliśmy od papieża, no to teraz prezydent Francji. Otóż odbyło się zebranie kilka dni temu z współpracownikami prezydenta Francji, na którym pokazał mapę, o której zaraz jeszcze powiemy, frontu. Powiedział, że sytuacja jest tragiczna, że Rosjanie mogą front przełamać i na dwóch kierunkach uderzyć, Odessa i północ, i uwaga, Ukraina może się załamać latem 2024 roku, czyli już za kilka miesięcy. Taka jest czarna, pesymistyczna, ale ocena prezydenta Francji. Rozumiem, że nie podziela pan, nie jest aż tak tragicznie. Bo teraz o czym mówimy? Jeżeli mówimy o możliwości załamania frontu, owszem, taka możliwość istnieje, to jest wojna, więc front załamać może się. Natomiast nadal w mojej ocenie w tym roku Rosja zdolności do osiągnięcia swoich celów, bo ja powiedziałem, że nie ma w tym roku zdolności. Nadal nie ma, bo każdy ruch w przód to jest rozciągnięcie logistyki, odejście od przede wszystkim linii kolejowych, do których Rosja jest mocno przywiązana. Zresztą obie armie, tak, przy takiej ilości amunicji, którą dostarczać trzeba na front, kolej ma znaczenie kluczowe. Więc nawet jeżeli ten front w którym miejscu pęknie i nastąpi taki mocny ruch armii ukraińskiej w tył, to nadal nie da Rosji możliwości osiągnięcia w tym roku celów, które sobie zakłada. Przy czym po planach rosyjskich widać, że ona raczej patrzy na przyszły rok. Natomiast sytuacja rzeczywiście jest niekorzystna dla armii ukraińskiej. Natomiast i jeszcze raz tu trzeba bardzo mocno śledzić takie kwestie, bo mimo wszystko wojna po części jest matematyką. Takie kwestie koszt-efekt. I o tym sobie wspominaliśmy. Zwycięstwo pod Awdijiwką kosztowało Rosję koszmarne straty. Koncentracja sił olbrzymia. Skutek jest taki, że zajęli około 100 km kwadratowych, bo tu nie trzeba patrzeć tylko z perspektywy samego zdobycia miasta, ale wykorzystania sukcesu. Rzeczywiście Rosja poszła na zachód kawałek i tam w zasadzie nie stało się nic zaskakującego, czyli Ukraińcy stawili opór w takim pasie przesłaniania, potem się wycofali na kolejne pozycje obronne i zgromadzenie ponad dwóch armii dało Rosji sukces naprawdę przy takiej koncentracji sił, przy przewadze z powietrza, przy, jak oceniają Ukraińcy, sześciokrotnej obecnie przewadze ognia artyleryjskiego. No sukces jest znikomy na razie, więc to przełamanie frontu wydaje mi się to możliwe, ale nie na tyle spektakularne, żeby w zasadniczy sposób zmieniło obraz wojny w tym roku. Natomiast przyszły rok stoi pod znakiem zapytania głównie ze względu na pomoc, jaką Ukraina otrzyma. To jest główne pytanie. No i co zrobi sama Ukraina z problemami, które ma? Otóż to, zaraz o to zapytam, panie pułkowniku, tylko zaintrygowały mnie te dwa kierunki, o których się bardzo dużo mówi. Pierwszy to południowy. Nie wiem, kilka czytałem analiz, że Rosjanie mieliby jednak chrapkę na pójście na Odessę. Nie jest przypadkiem to, że kilka dni temu, w tym tygodniu, który minął, jakieś tam ci separatyści z Naddniestrza wezwali Rosjan o zaopiekowanie się nimi i o pomoc, bo czują się zagrożeni. Przypominam państwu, że to jest ten paseczek terytorium między Mołdawią a Ukrainą, blisko właśnie Odessy. Czy widzi pan jakąkolwiek możliwość, panie pułkowniku, żeby Rosjanie dokonali takiego mocnego uderzenia wzdłuż Morza Czarnego, zajęli Odessę i odcięli Ukrainę od morza? Czy jeżeli dojdzie do tej wielkiej ofensywy, którą niektórzy wieszczą rosyjskiej, to będzie właśnie tam? Muszą pokonać Dniepr, po prostu. Już raz to zrobili w czasie tej wojny. Ta operacja wiąże się z operacją forsowania dużej rzeki i z jednej strony Rosjanie zdolności do forsowania mają, tak? Rosyjskie wojska
inżynieryjne, które za to odpowiadają, są bardzo rozwinięte. To jest pozostałość jeszcze czasów Układu Warszawskiego, które miały bardzo rozbudowane zdolności do forsowania rzek i budowania przepraw, bo tu trzeba odróżnić, tak? Forsowanie robi się pod ogniem, przeprawę robi się, kiedy rzeka nie jest pod ostrzałem. I no, powiem szczerze, ja jestem bardzo zdystansowany do pomysłu, że jednak Rosjanie poważą się kolejny raz na przerzut wojsk na prawy brzeg Dniepru. No dlatego, że dalej będzie groziło izolacja sił. Ukraińcy mimo wszystko mają duże zdolności rażenia głębi ugrupowania rosyjskiego nadal, czyli choćby Hajmarsy, choćby Storm Shadow czy Skalpy. Poza tym artyleria ukraińska, chociaż cierpi bardzo na głód amunicyjny, dalej ma zdolność rażenia na głębokość 40 kilometrów co najmniej. Doszła amunicja kasetowa, Hajmarsy dostały pociski o zwiększonym niż przedtem zasięgu, więc ja osobiście możliwości próby forsowania Dniepru i uderzenia na Odessę nie widzę. No, przy czym takie działanie, aż się prosi, żeby było połączone z desantem morskim, a zdolności floty rosyjskiej na Morzu Czarnym, no to widzieliśmy, zdaje się, że stracili właśnie 15 okręt. No więc nie, moim zdaniem takiego zagrożenia nie ma, no chyba że z obszaru Naddniestrza gdzieś operacja została przeprowadzona, ale nadal siły rosyjskie, które tam stacjonują, one są w zasadzie teoretyczne, ich zdolność bojowa jest znikoma, czyli znowuż przerzut naprawdę dziesiątek tysięcy żołnierzy i setek sprzętu, no teraz jak, drogą powietrzną, no bo morską bardzo ryzykownie, no, słabo to widzę. Także raczej koncepcja Odessy moim zdaniem jest mało prawdopodobna, a na pewno nie w tym roku. Dobrze, bo to jest właśnie ten, przypomnę Państwu, plan Noworosji. Rosjanie lubią rysować takie alternatywne mapy. Jednym z tych pomysłów było właśnie zajęcie całego tego wybrzeża, aż do właśnie Naddniestrza z Odessą włącznie i stworzenie tak zwanej Noworosji. Teraz drugi kierunek, panie pułkowniku. Ja tylko przeczytam panu tytuł jednego z analiz, które przeczytałem, szykując się do tej rozmowy. Rosja gromadzi siły do potężnego uderzenia, a Ukraina nie jest gotowa. I teraz drugi kierunek, o jakim się mówi, to północ. Ja widziałem jakieś coś gdzieś na północ od Bachmutu, ale z kolei mówi się o tym, że gdzieś w jakichś częściach Charkowszczyzny Ukraińcy rozpoczęli, drodzy Państwo, ewakuację dzieci. Czy może tam spodziewa się pan, panie pułkowniku, jakiegoś potężnego uderzenia? Znaczy, tam dalej znajduje się bardzo duże zgrupowanie sił rosyjskich. Ukraińcy oceniają je nadal na około 100 tysięcy żołnierzy, które jak gdyby główną siłę uderzeniową ma stanowić pierwsza gwardyjska armia pancerna, czyli taki jak gdyby najbardziej markowy produkt sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej przed rozpoczęciem inwazji, który produkt notabene się wtedy nie sprawdził, tak, bo dostał w zasadzie od Ukraińców manto wtedy na wszystkich kierunkach, na których usiłowała ta armia uderzać. Już pomijam spektakularny odwrót z Izium, tak, i pozostawienie części sprzętu znacznego, no ale ta armia się odtworzyła, ta armia się wyposażyła, ta armia się przeszkoliła. No ale nadal te siły uderzają, bo to jest linia gdzieś tam od Kupiańska. Co prawda tam jest jeszcze armia ogólnowojskowa, wiele brygad przydzielonych, ale te siły, czyli to zgrupowanie północno-zachodnie wojsk rosyjskich, ono naciera cały czas i to jest to uderzenie od Kupiańska, czyli cała Charkowszczyzna, aż gdzieś po część obwodu ługańskiego, czyli sięgamy jeszcze niżej do Dońca,
No i sukcesów na razie nie ma. Tam co prawda linie Swatowe, Kremina, tam Rosjanie się posuwają. Natomiast przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że jest to bardzo trudny teren, jeśli chodzi o działania wojsk pancerno zmechanizowanych, nawet latem. Dlatego, że mówimy o takim terenie pogórkowatym, pokrytym lasami. Po drodze jest rzeka Oskoł jeszcze. Wiosna poza tym to jest okres zalewowy, więc też będzie to utrudnione. Kierunek prawdopodobny, natomiast tymi siłami, które tam są obecnie, mimo wszystko mało wykonalne, no bo jeszcze raz, żeby uzyskać przełamanie pod Awdijewką, Rosjanie zgromadzili do operacji między 60 a 80 tysięcy ludzi, a tam na całym odcinku walk jest koło 100 tysięcy, więc za mało. Więc tymi siłami, które obecnie są, nie. Czy Rosja jest tam w stanie przerzucić, skoncentrować siły? No jest w stanie dlatego, że ma inicjatywę na poziomie strategicznym obecnie, więc ona decyduje, gdzie jest wysiłek walki, więc takie siły zgromadzić będzie mogła, ale jeszcze raz, to jest bardzo trudny kierunek uderzenia i powiem, że jest możliwe, że Ukraińcy tam będą spychani, no ale myślę, że co najwyżej do rzeki Oskoł i obrona tam się oprze, tym bardziej, że Ukraińcy tam mają rozbudowane linie fortyfikacyjne po drugiej stronie rzeki, więc jakiś postęp tak, ale też wielkich sukcesów nie widzę, możliwości raczej. Dla mnie tutaj bardziej patrzyłbym na rejon Donbasu jednak, czyli obszar zdobytej Marinki, Awdijewki, kierunek bachmucki. Ja myślę, że jednak Rosjanie skupią wysiłek na tych kierunkach, czyli będą kontynuować to powodzenie, które już uzyskali. Tak liczę, panie pułkowniku, że tą rozmowę ogląda attaché wojskowy ambasady francuskiej w Polsce i może napisze raport do Paryża, no bo tam rzeczywiście już totalna panika, wieszczą przełamanie frontu, jakiś marsz w stronę Dniepru, Kijowa, jakieś niestworzone historie. Cieszę się, że chładza pan trochę temperaturę tych komentarzy, bo widać, że sytuacja nie jest tak tragiczna, jak niektórzy przedstawiają. Natomiast chciałbym, jeszcze wrócimy, panie pułkowniku, do tej wielkiej strategii. Natomiast między naszymi spotkaniami było kilka bardzo spektakularnych sukcesów obu stron. Może zacznijmy od tego, o czym pan już wspomniał, to znaczy, co się dzieje z lotnictwem rosyjskim. Ja sobie tutaj wypisałem, w ostatnich dwóch tygodniach podobno spadło 11 Su-34 i 2 Su-35, a to i tak tylko ostrożne szacunki, bo podobno nawet więcej. Nie ma dnia praktycznie, żeby Ukraińcy nie informowali o kolejnych zestrzeleniach. To są miliony straconych rubli, dziesiątki, setki milionów, plus przeszkoleni piloci giną. Jak pan tłumaczy, panie pułkowniku, pogrom rosyjskiego lotnictwa? Pogrom to nie jest. To są bolesne straty, ale to nie jest pogrom. No jednak nie. Są straty znaczące, tym bardziej, że jakby ilość rosyjskich maszyn należy nie liczyć sztuki, a sprawność. I ta sprawność, podejrzewam, że może sięgać rzędu 60% co najwyżej, czyli tych maszyn lotnych. Więc straty są dotkliwe, ale to nie jest pogrom. Natomiast no, tutaj raczej żadna tajemnica, że Ukraińcy przerzucili zestaw S-300, być może Iris-T, być może Patriot bliżej frontu. No i jak gdyby mamy potwierdzenia tego, dlatego że Rosjanie uzyskali znaczący sukces, bo z całą pewnością trafili baterie, nie mamy pewności, czy S-300, czy Patriotów, chwalą się, że Patrioty. Też ja nie chcę dywagować, czy były to Patrioty, czy S-300. Skąd pomysł, że Patrioty? Dlatego, że w składzie kolumny były pojazdy MAN, a jak gdyby ciężarówka MAN jest nośnikiem wyrzutni Patriot i jest też pojazdem amunicyjnym. Być może były to Patrioty, możliwe, że były to S-300, a MAN-y były tylko pojazdami transportującymi rakiety. Natomiast no, Ukraińcy zaczną tracić te wyrzutnie, no bo skuteczność ukraińska wzrosła
dlatego że kosztem obrony miast, czyli tych obszarów, gdzie te baterie stacjonowały, kosztem trochę obrony miast, Ukraińcy przerzucili systemy bliżej linii frontu, narażając je na ataki rakietowe, no ale dronów też rosyjskich. No i coś za coś, no spadają rosyjskie samoloty, ale Ukraińcy zaczną wcześniej czy później tracić no bezcenne dla nich baterie rakietowe, obrony przeciwlotniczej. No i tyle po prostu. No tak ta wojna wygląda. Rosyjskie lotnictwo skokowo w porównaniu z zeszłym rokiem zwiększyło skuteczność, głównie dzięki masowej produkcji bomb FAB, tak? Czyli po prostu zwykłe bomby. Tak? To, że ten FAB wygląda jakby Sasza młotkiem w garażu zrobił, ale działa, tak? Jest skuteczne i te bomby szybujące stanowią olbrzymi problem dla ukraińskich obrońców, co pokazała Awdijiwka między innymi, gdzie część pozycji po prostu Rosjanie wybombardowali, używając właśnie bomb FAB i bomb CAP, czyli tych bomb przerobionych na bomby szybujące. Przepraszam bardzo, a czym się różni, panie pułkowniku, bomba szybująca od bomby wolno spadającej? Znaczy, no bomba wolno spadająca po prostu odczepia się od samolotu i mniej lub bardziej pionowym ruchem, tak, uderza w ziemię. Natomiast bomby szybujące mają płaty, które jeszcze mają zdolność korygowania lotu i w zależności od wysokości zrzucenia, tak, ale no w przypadku rosyjskich one mają mniejszy zasięg niż natowskie, takie oryginalnie konstruowane. Natomiast no, maksymalnie gdzieś do 70 kilometrów przy bardzo optymalnych warunkach takich laboratoryjnych, natomiast rzeczywisty zasięg zapewne około 40 kilometrów, czyli rosyjski samolot z reguły Su-34, właśnie stąd one najczęściej spadają. Z tego co pamiętam, one przenoszą bodajże dwie takie bomby. Zrzuca tą bombę z odległości około 40 kilometrów i będąc poza zasięgiem większości środków rażenia przeciwlotniczego ukraińskiego, no żeby właśnie te SU znalazły się w zasięgu, no trzeba bardzo blisko podciągnąć wyrzutnie, bezcenne wyrzutnie przeciwlotnicze Patriot, Iris-T, ewentualnie pozostałe jeszcze Ukraińcom S-300. No i Ukraińcy to na pewno robią, stąd SU spadają, ale Ukraińcy zaczną tracić baterie przeciwlotnicze, co będzie znaczącym sukcesem rosyjskim, bo to będzie wpływać nie tylko na to, co się dzieje w strefie walk bezpośrednich, ale też na całą obronę przeciwlotniczą terytorium Ukrainy. No, Ukraińcy po prostu potrzebują więcej broni przeciwlotniczej najzwyczajniej w świecie. Forbes, panie pułkowniku, poinformował, że te zniszczone, zresztą jest bardzo spektakularny film, że te zniszczone wyrzutnie to są nawet dwa patrioty mogą być i podobno Iskander w ogóle w nie trafił i z tego co słyszałem to one były w ruchu, tak? To oni w konwój uderzyli w ogóle, no nie były rozstawione, bo wersji jest po prostu mnóstwo, ale bez wątpienia jest to szokiem, że akurat patrioty, super broń, zostały zniszczone. Znaczy, jeżeli te patrioty były w odległości około 50 kilometrów od linii styczności wojsk, bo geolokalizacja pokazuje, że gdzieś tam najprawdopodobniej Iskander właśnie trafił, no to okej, ale to się dzieje wszystko według praw wojny. No, przybliżamy artylerię przeciwlotniczą, wchodzi, bo to nie chodzi o zasięg Iskandera, tylko o zasięg wykrycia baterii. Tak? Wchodzi w zasięg, gdzie rosyjskie drony są w stanie baterię wykryć. No, wykrycie baterii i tutaj w przypadku rosyjskim zadziałał dobrze cały łańcuch, czyli rozpoznanie, identyfikacja celu, łańcuch dowodzenia, czyli przekazanie do wyrzutni. Wyrzutnia Iskanderów prawidłowo odpaliła, cel był prawidłowo namierzony, no, kolumna dostała Iskanderem. No, to wszystko się stało tak, jak prawa wojny funkcjonują. Ukraińcy się musieli z tym po prostu liczyć.
Rzeczywiście tam film, o ile można się pokusić na jego analizę, to wskazuje, że wyrzutnie były co najmniej dwie, bo widać wtórne odpalenie na wyrzutniach pocisków, ale to mówię, to jest wszystko ryzykowne. Natomiast rzeczywiście była to kolumna systemów przeciwlotniczych, prawdopodobnie Patriotów, aczkolwiek być może jakieś S-300. Najmniej prawdopodobny jest chyba Aliste. No dobrze, tutaj. To powiedziałem, ale, że... Ale ja jak gdyby oczywiście żal mi tych Patriotów, bo to jest chyba najbardziej cenna broń, jaką obecnie Ukraińcy mają, wręcz bezcenna dla nich. No ale dalej, to są reguły wojny. Ukraińcy się z tym musieli liczyć. Tym bardziej, że Rosjanie na Patrioty polują od początku wojny. Tak? To jest ich, jeżeli byśmy zrobili taką listę targetingu, to jest cel, jak gdyby, jeśli chodzi o systemy uzbrojenia numer jeden. Więc jeżeli on się pojawił blisko, mówię, głównie rozpoznania obrazowego, bo to jest kluczowe. Jeśli on wszedł w zasięg rozpoznania obrazowego rosyjskiego, to była tylko kwestia czasu, tak? Duże ryzyko podjęte przez Ukraińców, zdaje się, że zakończone niestety sukcesem rosyjskim. Gdy powiedział pan, panie pułkowniku... Pytanie oczywiście koszt, czy się opłacało, tak? To nie do końca działa tak, czy się opłacało, bo jeżeli za chwilę Ukraińcy dostaną kolejną baterię Patriot, to się opłacało. Jeżeli nie dostaną, to się nie opłacało, po prostu. No tak. Jak powiedział pan, panie pułkowniku, o polowaniu na Patrioty, ja pamiętam, że kiedyś w Kijowie takie polowanie Rosjanie urządzili, tam delikatnie uszkodzili jakiś element systemu, ale nie wyrzutnie, to było z pół roku temu. Natomiast jeszcze teraz głównym newsem jest oczywiście strata Patriotów i ona trochę przykryła informację sprzed 4 dni, że Ukraińcy stracili też wyrzutnię HIMARS. W tym przypadku Rosjanie zniszczyli ją przy pomocy sprzętu Tornado S. Co to jest, panie pułkowniku? Wyrzutnia wieloprowadnicowa, wyrzutnia rakietowa, to jest jak gdyby odpowiednik, rosyjski odpowiednik HIMARS, tak? Znacząco gorszy, jeżeli chodzi o komfort obsługi. Akurat ostatnio rozmawiałem z kolegami, którzy przeszli kurs na wyrzutnie HIMARS w Polsce. Są pod olbrzymim wrażeniem, tak? System, powiem, jest, jeżeli chodzi o łatwość i jak gdyby, nie będę za dużo mówił, ale jeżeli chodzi o obsługę, działanie i tak dalej, to moi koledzy artyleryści byli pod olbrzymim wrażeniem. Jest to naprawdę świetny system. Tornado jest znacznie mniej przyjazny użytkownikowi. Kwestia ładowania i tak dalej. Ale Tornado zbudowano po to, tak? Czyli tutaj Rosjanie użyli swojej broni zgodnie z koncepcją, jaką ją budowano. I Kalibr, i Tornado, one dokładnie w tym wypadku zostały użyte do tego, do czego je stworzono. I tu jeszcze raz, rozpoznanie obrazowe, przekazanie danych, a obecnie u Rosjan to się odbywa znacząco szybciej, dlatego że obecnie Rosjanie zaimplementowali w dużo większej skali coś, co przed wojną mieli, ale nie powszechnie, czyli to, że drony przekazują od razu konkretne dane do wyrzutni, jeżeli chodzi o koordynaty cel, tak? Czyli nie trzeba już przeliczać nic po drodze, tak? Tylko jak gdyby wyrzutnia dostaje konkretne informacje. Oczywiście to może iść bezpośrednio na wyrzutnię, jeżeli dron był wpięty w system brygady artylerii. Jeżeli dron był z zewnątrz gdzieś, to idzie przez łańcuch dowodzenia jeszcze. Ale to jest obraz tej wojny i tu akurat mieliśmy taki obraz trochę tej wojny XXI wieku bardziej, tak? Czyli tutaj przez moment byliśmy w XXI wieku, jeśli chodzi o szybkość wykrycia porażenia i skuteczność. Natomiast Rosjanom udało się wreszcie uporować HIMARSy w taki klasyczny sposób, w jaki one powinny być niszczone, i to
powiedzmy sobie, pierwszy raz, a mamy trzeci rok wojny, tak? No więc no jest sukces, ale nie powiedziałbym, że jakiś spektakularny, no bo w wizji Rosjan te tornada to powinny hajmarsy niszczyć na pęczki wręcz, tak? No, no tak, tak przynajmniej w doktrynach rosyjskich to wyglądało. Ale okej, okay, no rzeczywiście ostatnio jest napływ informacji, bo mamy pierwsze zniszczone Abramsy, mamy zniszczone hajmarsy, być może baterie Patriot. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że rosyjskie rozpoznanie obrazowe znacznie poprawiło swoją skuteczność. Rozpoznanie obrazowe, czyli mówię o użyciu bezzałogowców, dronów. Jak się wydaje, Rosjanie dość skutecznie omijają ukraińską walkę radioelektroniczną obecnie. Czyli tu nie tylko jest postęp, jeśli chodzi o drony po stronie ukraińskiej, po stronie rosyjskiej jak najbardziej też. I jakby wzrost skuteczności właśnie wykrycia po stronie rosyjskiej może wynikać z tego, że ich drony znacznie skuteczniej operują w głębi ugrupowań ukraińskich, co jest bardzo złą informacją, bo Rosjanie mają bardzo duże zdolności rażenia rakietowego, tak? Kalibry, tornada i tak dalej. Teraz głównie one były nieskuteczne, bo miały problemy z wykrywaniem, ustalaniem koordynatów celów. Jeżeli rzeczywiście systemy bezzałogowe rosyjskie uzyskały przewagę nad ukraińską walką radioelektroniczną, to jest zła informacja, bo takich newsów o trafieniach cennego ukraińskiego sprzętu bądź infrastruktury, dowodzenia, rozpoznania czy nawet logistycznej, takich newsów może być niestety więcej. Tak, ale myślę, panie pułkowniku, to wszystko, co pan powiedział, Abramsy, Patrioty, Hajmarsy, trochę wytworzyło się takie przekonanie przez ostatnie dwa lata, że Rosjanie to mają toporny, stary, dziadowski sprzęt, zapóźniony cywilizacyjnie, a Ukraina super, niezniszczalny, zachodni, wystarczy tam trochę dostaw i cała wojna będzie wygrana. Okazuje się, że wojna, tak jak pan powiedział, jest taka, że każdy sprzęt można stracić i to wcale nie jest wszystko takie proste. I zaawansowanie technologiczne, tak jak w tym pojedynku HIMARS kontra Tornado, nie zawsze to, co jest w tabelkach, jakieś tam w instrukcjach obsługi tych sprzętów działa na froncie. Wystarczy ten jeden przykład podać. To się, no, akurat Tornado nie jest złą wyrzutnią, po prostu jest gorszą niż HIMARS, jeśli chodzi o obsługę i tyle. Natomiast dalej, no troszeczkę tutaj oczywiście wszyscy jesteśmy ofiarą propagandy. Mnie się wydaje, że ja chyba jednak trochę mniej, bo mimo wszystko ja starałem się mówić, że Rosja przy wielu swoich upośledzeniach dalej dysponuje potężną armią, dysponuje dalej środkami rażenia, które będą skuteczne i to, że ustępuje technologicznie NATO, bo akurat tu ustępuje, ale dalej posiada dużo sprzętu. Poza tym Ukraina nie jest armią natowską, tak? Otrzymała sprzęt od NATO, przy czym bardzo dużo tego sprzętu to był sprzęt przestarzały. Ukraińcy kompensowali to właśnie użyciem bezzałogowców i kompensują nadal. Rosjanie przy wielu swoich przewagach też budują tą zdolność rażenia dronami, więc i mnie się zdarzało stosować to powiedzenie o rosyjskim urządzeniu do świecenia wiadomo gdzie, tak? Które jest świetne, tylko że nie świeci i nie mieści się tam, gdzie miało wchodzić. Natomiast mimo wszystko, mówiąc poważnie, przede wszystkim w armii rosyjskiej miano dużo nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które nie do końca funkcjonowały w świadomości dowódców. Czyli jedno coś mieć, ale drugie umieć koncepcyjnie tego użyć. Wojna to zmieniła, czyli dowódcy rosyjscy nauczyli się doceniać te technologiczne rozwiązania i ich właściwie używać, to raz. Po drugie, nie wszystko działało, jak w tym urządzeniu, ale to naprawiono. Czyli już się mieści, już świeci. Teraz, więc to poprawiono, choćby rosyjska WRE, która zakłócała łączność
własną, tak? Teraz to poprawiono. Dalej, mimo wszystko mówimy o dziesiątkach rosyjskich instytutów, mówimy o setkach naukowców, a przejście kraju w tryb wojenny oznacza między innymi to, że kluczowe instytucje naukowe skupiły się na pracy na potrzeby armii. I tego absolutnie nie można lekceważyć. I jak gdyby my efekty tego zaczynamy widzieć, więc technologicznie Rosja też idzie do przodu znacznie szybciej niż szłaby kiedyś, dlatego że nowe rozwiązania obecnie, często pochodzące z firm rosyjskich, opłacanych przez rząd, ale powiedzmy częściowo komercyjnych, które są relatywnie sprawniejsze, jeśli chodzi o kreatywność. I tutaj rozwiązania są implementowane bardzo szybko, gdzie w tej Rosji przedwojennej zajęłoby to być może dekady, albo by nie zostało wprowadzone wcale. Wojna tą drogę zawsze skraca. No i w Rosji to obserwujemy. Stąd tu czas gra na ukraińską niekorzyść. I widzimy, no, czołgi, nie ma czołgów niezniszczalnych, tak? Szczególnie jeżeli one działają pojedynczo, a Ukraińcy używają Abramsów niezgodnie z koncepcją użycia broni pancernej, ale ja ich absolutnie nie krytykuję akurat, bo po prostu czołgami kompensują braki we własnej artylerii. Używają czołgów do tego, co mogłaby zrobić artyleria. No, czyli czołgi prowadzą ogień bezpośredni z niewielkiego dystansu, gdzie mogłaby to robić artyleria. Po prostu nie ma amunicji, więc zaczęli używać czołgów. Te czołgi tracą, dlatego one działają pojedynczo. Ale naprawdę krytykowanie Ukraińców za to jest pewną odwagą, tak? Ja bym się nie poważył. I teraz jak gdyby jeszcze troszeczkę podsumowując, warto zauważyć, że z kolei po stronie rosyjskiej dalej są poważne problemy, bo tu głównie skupiliśmy się na problemach ukraińskich. Rosjanie nadal nie rozwiązali wielu problemów, które mają od początku wojny. Dalej mają problemy olbrzymie z łącznością. Ich łączność w dużej części to są darowizny od organizacji pozarządowych, prywatnych i tak dalej. Dalej stosują taktykę uderzenia pojedynczymi drużynami, plutonami, które często są masakrowane przez Ukraińców, właśnie między innymi w wyniku takiego nietypowego użycia czołgów i transporterów opancerzonych. Bo jest sporo materiałów filmowych, gdzie rosyjskie grupy szturmowe dostawały się pod bezpośredni ogień czołgów albo bojowych wozów piechoty ukraińskich, bo one wychodziły takimi rajdami przed własne linie i zaskakiwały Rosjan w miejscu, gdzie teoretycznie pod takim bezpośrednim ogniem oni nie powinni być. Więc naprawdę tutaj dalej jest tak, są pojedynki niewielkich grup, pojedynczych wozów. Armia rosyjska próbowała takiego doktrynalnego uderzenia na początku pod Awdijewką, gdzie masa pancerna zmechanizowana, wsparta ogniem, artylerii i lotnictwem, przełamać pierwszego dnia miała ukraińskie linie obronne. I to nie wyszło wtedy, pomimo olbrzymiej przewagi, więc armia rosyjska nadal nie stworzyła koncepcji przełamywania ukraińskich linii obronnych takimi szybkimi uderzeniami, żeby wyjść w przestrzeń operacyjną. Stąd dalej mamy wojnę okopową i jak długo będzie to wojna okopowa, tak długo żadna ze stron nie osiągnie zdolności do realizacji militarnych celów. Wojną okopową tego się po prostu zrobić nie da, przynajmniej nie w tym roku. No właśnie, ja muszę powiedzieć, że zawsze dobieramy materiał zdjęciowy do tych naszych rozmów. Niestety części tych filmów nie pokażemy Państwu, bo są po prostu drastyczne, ale bez problemu znajdziecie je na Twitterze, ale często bardzo, szczególnie ostatnio właśnie widzę, panie pułkowniku, powtarzającą się scenę, to znaczy tak zwany rosyjski desant, czyli jedzie jakiś pojazd gąsienicowy, no ale opancerzony na pewno, na nim żołnierze,
i potem dochodzi do masakry, to znaczy albo to wylatuje na minie, albo trafia w to pocisk, albo dron i ci wszyscy żołnierze, którzy siedzą na tym, na pancerzu tego pojazdu giną. Nadal, mimo właśnie, że taką przewagę, powiedziałbym, strategiczną ma Rosja, no to to jest jatka po prostu dla rosyjskiej armii. Oni tracą bardzo dużo żołnierzy. No to jest walka na wykruszanie armii ukraińskiej, dlatego że te drużyny, bo to tak naprawdę to jest atak wręcz, te grupy szturmowe to są ataki drużynami wręcz. Uda się albo nie, tak? Jeżeli Ukraińcy wykryją wcześniej, czy wpadną na taką zasadzkę przeciwpancerną, no to pojazd zostaje zniszczony i drużyna prawie cała ginie. Jeżeli nie, no to dochodzi do walki kontaktu ogniowego. Ja ostatnio oglądałem taki materiał opublikowany przez 47. Ukraińską Brygadę Zmechanizowaną. Ostatnio sporo się pojawiło ich materiałów filmowych i tam przez dłuższy czas jest walka z okopu, może nie jakoś specjalnie interesująca, ale dla mnie było ciekawe, że w ciągu parunastu minut takiej walki, takiej wymiany ognia sporadycznej dosyć, w tej drużynie czy plutonie ukraińskim, który walczył, trzech żołnierzy zostało rannych. No to jeżeli w ciągu takiej wymiany ognia z 15-osobowego zespołu trzech żołnierzy kwalifikuje się do ewakuacji na tyły, tylko w wymianie ognia strzeleckiego, no to jak to sobie przeliczymy teraz, ilu żołnierzy Ukraińcy na linii frontu muszą ewakuować na tyły jako rannych, bo tu zabici głównie to jest bardziej ogień artyleryjski i lotnictwo, głównie powodują straty śmiertelne, no to jest takie wykruszanie zdolności armii ukraińskiej. Oczywiście rosyjskie straty są tu wielokrotnie wyższe, ale na chwilę obecną system rosyjski, jeżeli chodzi o mobilizację, uzupełnianie strat, jest niestety sprawniejszy niż ukraiński znacząco. Czyli przy większych zasobach ludzkich i sprawniejszym systemie mobilizacyjnym, no niestety, ale Rosja ma tutaj przewagę sporą. Ukraińcy muszą koniecznie, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć problemy z mobilizacją swoją. To jest nie tylko uzupełnianie strat, ale przede wszystkim rotacja żołnierzy, którzy walczą od wielu lat na froncie, bo niektórzy zaczęli jeszcze przed inwazją. Zresztą generał Syrski, to była dla mnie taka no, mocna informacja. Ja zastanawiałem się nawet, czy ona powinna się pojawić w przestrzeni publicznej, ale się pojawiła. Mówi o audycie sił zbrojnych i wręcz o kierowaniu, nie wiem, no, nazwijmy to inspekcji do niektórych brygad, które docelowo być może będą zdejmować ze stanowisk dowódców brygad. Tak? Czyli też jeśli chodzi o dowodzenie, generał Syrski nie jest chyba zadowolony stanem, który zastał po poprzednim głównodowodzącym. Tak, ja widziałem, że wobec tych dowódców poszczególnych odcinków frontu w ramach tego audytu mają być wyciągane surowe konsekwencje, to jest cytat, jeżeli okaże się, że to były jakieś niedopatrzenia czy też niezgulstwo w trakcie dowodzenia. Mówił pan, panie pułkowniku, mówiliśmy o zniszczeniu HIMARS-a. W tej sprawie ma być komisja śledcza jakaś wewnętrzna, bo też podobno coś poszło nie tak. Dlaczego pan uważa, panie pułkowniku, że to nie powinno wychodzić na jaw? Czy to dlatego, że to pokazuje, że są jakieś poważne problemy w armii ukraińskiej, że skoro oni zaczynają już wyciągać konsekwencje wobec poszczególnych dowódców, robić komisje śledcze, to znaczy, że no, atmosfera nie jest dobra? To znaczy te inspekcje mają nie tylko trafić do dowództw regionalnych, ale do brygad wręcz. Ale co to oznacza? Te brygady podlegają pod dowództwa regionalne, tak? Jeżeli wysyłam inspekcję bezpośrednio do brygady, to znaczy, że dowództwo regionalne nie jest w stanie sobie poradzić. Bo jeżeli generał Syrski mówi o tym, że inspekcje mają trafić do brygad, które nie
wypełniają właściwie swoich zadań. No wręcz takie sformułowania padają. To oznacza, że dowództwa regionalne prawdopodobnie też nie wypełniają, no bo nie są w stanie wyegzekwować od tych brygad właściwego wykonywania zadań. A to daje bardzo zły obraz, jeśli chodzi o system dowodzenia, więc nie wiem, czy takie newsy powinny publicznie pojawiać się, ale się pojawiły. No tak, bo szukają winnych. Tam jak gdyby generał Syrski mówi inne rzeczy. Mówi o tym, że już wstępny audyt wykazał, że około 8 tysięcy żołnierzy jest bezzasadnie oddelegowanych do Kijowa z brygad walczących. I to już wstępnie określono, tak? No więc tu jak gdyby jest dużo tych kwestii. No armia ukraińska cierpi od dłuższego czasu na poważne problemy związane z wieloma obszarami, ale no przy tak szybkiej rozbudowie sił, no ja jakoś zaskoczony nie jestem, że one się pojawiły. Tym bardziej, że one są znamienne dla takiej specyfiki trochę tych armii, nazwijmy to wschodnich. Polska armia w swoim czasie też cierpiała na problem tak zwanego oddelegowania, tak? Gdzie żołnierzy dość dowolnie sobie oddelegowywano do innych zadań. I teraz takie informacje pokazują, że tak, z jednej strony generał Syrski, bo on te bolączki musiał wcześniej zdać. No przecież on się nie wziął znikąd. Tylko, że nie był dowódcą naczelnym, więc nie mógł tych rzeczy zmieniać. W momencie, kiedy został, on bardzo szybko przystąpił jak gdyby do korygowania tego, co go pewnie bolało jako dowódcę wojsk lądowych, czyli tego, który nie mógł zmienić tego. Pytanie, czy diagnoza jest prawidłowa, bo jak gdyby z tego poziomu, czyli tego dowodzenia strategicznego, bardzo ważne jest zidentyfikowanie czego? Obszarów do poprawy, obszarów do usunięcia i barier i ograniczeń. Teraz nie można pomylić obszarów do poprawy z obszarami do usunięcia, a obszarów do usunięcia z barierami i ograniczeniami, które mam. No zakładam, że nowy sztab ukraiński jak najbardziej to identyfikuje prawidłowo, bo nad tym wszystkim wisi bardzo ważny jakby aspekt działania, na który nie mamy najmniejszego wpływu, czyli czas. Z tego by można zrobić ładny wykres. Mnie się zdarza go robić, kiedy prowadzę zajęcia dla naszych kadr dowódczych właśnie, bo wektor czasu jak gdyby tutaj jest absolutnie bezwzględny. I teraz no ja mam mocną nadzieję, że Ukraińcy to jak gdyby poidentyfikowali prawidłowo na tej osi czasu, to sobie rozpisali. No i dalej w tle są rzeczy, na które generał Syrski ma mniejszy wpływ, czyli wreszcie nowa ustawa dotycząca nowych zasad mobilizacji na Ukrainie. Ta ustawa dalej jest w trakcie procedowania. Ona jest po pierwszym czytaniu. Mówi się, że przegłosowana powinna być pod koniec marca. No i teraz tak, jeszcze ustawa ok, ale potem wprowadzenie w życie tej ustawy. Pan redaktor wie, jak to bywa z ustawami. Niektóre się pojawiają i są martwe, nie? Panie pułkowniku, przepraszam, ale ja widziałem ostatnio interesujące doniesienie, że tragedią Ukrainy jest to, że pula mężczyzn zdolnych do służby wojskowej, która znajduje się w zasięgu oczywiście możliwości poboru, no bo dużo jest przecież na emigracji, jest bardzo znikoma. Mowa jest o 2,5 miliona ludzi w ogóle. Gdzieś mi taka informacja przemknęła. No z pustego to i Salomon nie naleje. Okej, 2,5 miliona, potrzeby armii ukraińskiej to jest 500 tysięcy. No ale ranni, zabici, zmęczeni, psychicznie wykończeni. No te 500 tysięcy to jest wszystko. Wszystko się kurczy. Te 500 tysięcy to jest wszystko. Ja jak gdyby nie wiem jakich narzędzi użyto, żeby tą pulę liczyć, więc nie chcę jak gdyby wchodzić w to. Natomiast moim zdaniem, jeżeli chodzi o populację, wydaje mi się, że Ukraińcy są w stanie jak najbardziej wcielić jeszcze 500 tysięcy. Natomiast tu jak gdyby trzeba pamiętać, że Ukraina dalej nie ogłosiła
powszechnej mobilizacji. Czyli mamy stan wojny, mamy sytuację, gdzie Kijów mówi o sytuacji bardzo trudnej, chwilami dramatycznej i tak dalej, a mówimy o państwie, które dalej nie ogłosiło powszechnej mobilizacji, co dla mnie jest zastanawiające, bo powoli Ukraina wchodzi właśnie w taki etap wojny, gdzie kluczowe będą zasoby ludzkie. No i teraz pytanie, czy chcą walczyć o wszystko, czy nie? Jeżeli nie zostanie ogłoszona powszechna mobilizacja, no to ja obawiam się, że armia ukraińska zacznie wojnę, nie w tym roku pewnie, ale w przyszłym przegrywać. Natomiast to tu, dlaczego nie jest ogłaszana? No, są względy polityczne głównie, tak, bo trzeba pamiętać, że jednak u nas trochę z perspektywy tej bańki propagandowej wydaje się, że rząd w Kijowie jest takim powszechnie uwielbianym, tak, i prezydent Zełenski jest taką osobą absolutnie akceptowalną. No nie, jak gdyby dalej pewne obszary są krytykowane przez Ukraińców. Bardzo dużo pojawia się negatywnych informacji, przy czym tu Rosja też jak gdyby korzysta z tego i swoją narrację, bo tam ostatnio pojawiły się dane odnośnie farm troli i tak dalej. Rosja cały czas rozbudowuje ten obszar szeptanej i takiej propagandy w mediach społecznościowych, głównie w Telegramie, tam dziesiątki kanałów się pojawiają, więc to uderzenie w Kijów jest bardzo mocne, a powszechna mobilizacja mogłaby być gwoździem do trumny dla obecnego rządu, niestety. Więc to jest tak, prawda? Ale to jest szokujące, panie pułkowniku, co pan mówi, no bo walczą o życie, o niepodległość, suwerenność, terytorium, a okazuje się, że na końcu dnia to i tak politycy mają swoje kalkulacje i chodzi o to, żeby się utrzymać przy władzy. To się walczą. No, ja wielokrotnie mówiłem, że strach jest odruchem, odwaga jest decyzją. Koło miliona Ukraińców tą decyzję podjęło, wkładając mundury, chwytając za broń. Prawda? Natomiast jak gdyby, jak pan redaktor spojrzy na przykład w nasze media społecznościowe i gdzieś tam, jak się pojawia, nie wiem, kwestia wojny, obrony kraju, kwestia nawet powrotu do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej i tak dalej, i komentarze tam, prawda, ja za ten rząd nie będę walczył, tak, no, bo walczy się za rząd, tak, prawda, albo coś tam. Ja powiem tak, tchórzostwo zawsze znajdzie pretekst. No dobrze. Panie pułkowniku, zaraz podsumowanie, ale jeszcze tak, obgadaliśmy wojnę na obecną sytuację, drodzy Państwo, na lądzie i w powietrzu. Natomiast jeszcze chciałem krótko zapytać Pana o morze. Otóż przeczytałem interesującą analizę, według której te pływające drony ukraińskie Magura V5 to jest super broń, no bo tylko w ostatnim czasie trzy okręty zostały uszkodzone, rosyjskie lub zatopione, i najnowsza zdobycz to jest patrolowiec Siergień Kotow, projekt 22160, który został bardzo poważnie uszkodzony przy pomocy takiego uderzenia. Dosyć nowoczesny okręt, z tego co widziałem. To co, panie pułkowniku, idzie nowe na chyba w wojnach morskich. Czy to znowu jakieś niezgulstwo rosyjskich marynarzy i to, że się poczuli zapewnie? Znaczy, tutaj tak naprawdę nadal niewiele wiemy, bo to użycie drona czy też bezzałogowca morskiego Magura to są po części, to są operacje specjalne ukraińskie, więc mamy tylko cząstkowe informacje. Co do Kotowa, bo to w klasie korweta, on się małej korwety gdzieś się plasuje, jeśli spojrzeć na nomenklaturę NATO. Okręty relatywnie nowy, ale przez marynarzy rosyjskich źle oceniany, włącznie z tym, że Rosjanie nazywali je gołębiami pokoju, bo
poza tym, że może przenosić kalibry, co jest jego głównym jak gdyby atutem, to jego uzbrojenie było fatalnie oceniane, między innymi obronne. Stąd no, skutek był taki, że drony go trafiły. Natomiast ogólnie bezzałogowce otworzyły już nową kartę w historii wojen i czy one będą powietrzne, czy one będą morskie. Natomiast tu dalej trudno mówić o rewolucji, bo tak naprawdę nowoczesna torpeda to jest dron. Tak? Nowoczesna torpeda obecnie, no to jest tak naprawdę dron. No, Ukraińcy już mają dronów, bo nie mogą użyć torped, więc tu nie ma nic wielkiego. Panie pułkowniku, ja powiem, nie jestem ekspertem, ale dla mnie różnica między dronem a torpedą jest taki, że dron nie potrzebuje okrętu matki, bo można go z plaży puścić, a no jednak torpeda musi być wypluta z wyrzutni okrętu podwodnego albo okrętu nawodnego, nie? No tak, ale zasięg rakiety torped jest naprawdę duży, więc tutaj... natomiast tak, oczywiście dron ma ten zasięg większy, natomiast ja uważam, że nie mam dowodów na to, ale uważam, że Ukraińcy na góry przewożą statkami cywilnymi i one są spuszczane na wodę przez cywilne statki, nawet niekoniecznie pod ukraińskimi banderami. No dobrze, pora, drodzy Państwo, na puentę naszej dzisiejszej niedzielnej rozmowy. Mamy w ostatnim tygodniu bardzo dużo właśnie takich nerwowych doniesień, szczególnie z Francji, że już zaraz, za chwilę ma front pęknąć. Pan pułkownik, myślę, że uspokoił nas dzisiaj, że daleko jest jeszcze do tak spektakularnej klęski strony ukraińskiej. Natomiast kilkakrotnie w trakcie tej rozmowy padło hasło 2025, co mnie bardzo zaintrygowało, panie pułkowniku, i na koniec chciałem pana zapytać, to znaczy, dlaczego akurat ten rok wskazuje pan jako moment przełomowy, a nie ten, bo przecież jest dopiero początek marca. Właśnie o tym mówią sami Rosjanie i tak jak ich plany rozwoju, finansowania sił zbrojnych, ich rozbudowy, one jak gdyby zakładają, że te zdolności najwyższe planowane armia rosyjska ma osiągnąć w przyszłym roku. No więc po prostu no, to jest komentarz do rosyjskich planów, o których oni mówią sami. Natomiast właśnie co do tego pękania frontu tego roku, cały czas ja uważam, że analizując to, co widzimy obecnie, no bo mówię, ja raczej skłonny jestem komentować to, co widzę, to, co mogę ocenić, a nie konfabulować troszeczkę, co się może wydarzyć. Obecnie nic nie wskazuje na to, żeby armia ukraińska miała utracić zdolności na tyle skokowo, że armia rosyjska przy tych upośledzeniach, które ma jednak, była zdolna tak, dokonać operacji przełamania frontu i wyjścia w taką głęboką przestrzeń operacyjną, która zmieni obraz wojny. Tak? Czyli tu mówimy o sukcesie operacyjnym przekutym na sytuację strategiczną, co nie znaczy, że gdzieś Ukraińcy nie będą się cofać. Przy czym ja bym chciał powiedzieć, że tu naprawdę żołnierze ukraińscy są poddani mocnej próbie, a jest takie powiedzenie, że źli przywódcy, inaczej, przywódcy bardzo ryzykują, zbyt często każąc wybierać swoim żołnierzom między lojalnością a rozsądkiem. I ja mam wrażenie, że ukraińscy żołnierze, nawet dowódcy, coraz częściej muszą wybierać między rozsądkiem a lojalnością. No pytanie, jak długo? No dobrze, to obiecuję już ostatnie pytanie, ale nie mogę o to nie zapytać, panie pułkowniku, kiedy mowa o zdrowym rozsądku. Cały zeszły tydzień wszyscy komentowali słowa Macrona, który powiedział, że nie wyklucza, że w sytuacji, w której gorzej idzie Ukraińcom na froncie, jakieś siły NATO bądź Unii Europejskiej wojskowe powinny znaleźć się na Ukrainie w ramach dwustronnych umów z Ukrainą, w ramach jakiejś koalicji chętnych, bo to różne wersje są,
Jedni uznali, że Macron kompletnie powariował, kiedy to powiedział i że to wciągnie Polskę, NATO w straszliwą wojnę nuklearną z Rosją i że to jest potworne kozaczenie i drugi Napoleon się narodził w Paryżu. Natomiast drudzy mówią, że to jest takie podniesienie stawki ryzyka dla Rosji, trochę przestraszenie Rosji. No jednak cofnijcie się, bo my jesteśmy zdolni do tego, żeby tam posłać naszych żołnierzy. Widziałem, że polski rząd chyba trochę teraz się do tego przychyla, do takiego stanowiska. Jaka była pana pierwsza myśl, panie pułkowniku, kiedy pan usłyszał słowa Macrona i co pan w ogóle myśli o takim pomyśle? Znaczy nie tylko słowa Macrona, ale i komentarze, bo słowa Macrona to jedno, politycy mówią różne rzeczy, mniej lub bardziej mądre, przy czym to jak gdyby chyba najgorsze wypowiedzi to Otto, Macron i Scholz mają moim zdaniem w czasie tego konfliktu. Niestety, ale mam wrażenie, że Europa cierpi na niedosyt przywódców wielkiego formatu, co w sytuacji trudnej, trudnych czasów jest tragiczne. Ale ważne, dużo ważniejsze jest, jak zabrzmiały komentarze. I w zasadzie wszystkie państwa powiedziały nie. Teraz generał Ben Hodges, którego ja sobie bardzo, bardzo cenię akurat, bardzo trafnie to skomentował. On powiedział, że jest to fatalna sytuacja, bo czasami nie należy absolutnie mówić, czego na pewno nie zrobimy. Tak jak na wojnie nie trzeba mówić, co zrobimy na pewno, czasem nie trzeba też mówić, czego na pewno nie zrobimy. I teraz zdecydowana większość państw NATO, w zasadzie wszystkie, powiedziały nie, nie wyślemy żołnierzy na Ukrainę. Efekt wypowiedzi Macrona finalnie był fatalny. Odwrotny od zamierzonego. NATO dokładnie był odwrotny, moim zdaniem. Dokładnie był odwrotny. Więc stąd moja niestety zdystansowana opinia co do przywództwa prezydenta Francji. No i kanclerza Niemiec swoją drogą też, bo też miał w tym swój udział, prawda? Bardzo niefortunny zresztą. No już pomijam, że ostatnio Niemcy nie mają dobrej pasy i tam sytuacja z czteroma bodajże wysokimi oficerami Bundeswehry, a konkretnie sił powietrznych, tak, którzy zaniedbali podstawowych, naprawdę podstawowych zasad bezpieczeństwa operacji, ochrony tajemnicy i tak dalej. No ale w krajach europejskich to chyba powszechne, nie tylko Niemców dotyczy. Nieprzestrzeganie zasad. Panie pułkowniku, no problem chyba polega na tym, że Trump według niektórych komentatorów, jak tylko zostanie prezydentem, to wyprowadzi Stany Zjednoczone z NATO. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, no ale może przenieść Amerykanów na Pacyfik i chyba po prostu ci przywódcy europejscy, jacy oni są, tacy są, już zaczynają myśleć, kto w takim razie wypełni tą próżnię i kto będzie kierował Europą. Może to o to chodzi. Znaczy, panie redaktorze, moim zdaniem Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych w NATO tak samo jak Stany Zjednoczone potrzebują NATO. Więc nie sądzę. To jest moje zdanie, że tutaj obie strony są żywotnie zainteresowane, więc nie sądzę. Natomiast co do Trumpa, ja myślę, że trzeba oddzielać jego wypowiedzi przeznaczone na potrzeby pewnej części elektoratu od działań, które podejmie jako prezydent. Myślę, że tu trzeba zachować też zimną krew i mniej się skupić na specyficznej osobowości kandydata na powtórnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak. Mam nadzieję, że jego doradcą nie zostanie człowiek bizon. Więc jak gdyby też ja bym był ostrożny. Jedno to są populistyczne wypowiedzi przeznaczone na potrzeby kampanii, a drugie działania, które podejmie już jako prezydent, bo być może tutaj wygra, przynajmniej wszystko na to wskazuje tak na razie, że jego szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich rosną. Oczywiście, że tak. Rozpad świata transatlantyckiego byłby absolutną katastrofą również dla Polski, więc mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Moim i Państwa gościem był pan pułkownik Piotr Lewandowski. Bardzo, bardzo panu pułkownikowi dziękuję za tą niedzielną rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego i życzę miłego zakończenia weekendu.
I wzajemnie dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za subskrybowanie naszego kanału, za to, że nas wspieracie na Patronite i na YouTubie. Zachęcam do dawania subów, zachęcam do wsparcia, lajkowania filmów, bo to wszystko bardzo pomaga w rozwoju naszego kanału. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red i Zbet z napisem Historia Realna, a także książki. Na czele z książką Wojna o Ukrainę, Wojna o Świat, którą napisałem razem z Jackiem Bartosiakiem, z autografami oczywiście obu autorów. Te książki są dostępne u nas. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną, a my pomagamy. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla Zarysu. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety i last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.